Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam dwie kolejne konserwy. Niestety są w szkle, chociaż też bym wolał, żeby to było w puszce. No ale taki też trzeba sobie spróbować. Na razie jedna sztuka. Jest to łopatka z nutą czosnku. Marka Nasze Specjały. Producent to firma Cooperol. 300 gramów, kaloryczność to 191 kilokalorii na 100 gramów produktu, czyli całkiem nieźle. Gotowe do podania, nie trzeba podgrzewać, chociaż można to wykorzystać też do jakiegoś dania. Jest tu dość spora ilość galaretki. Niestety, jak widzę, jest troszeczkę bardziej na dnie, u góry jest więcej smalczyku, tłuszczyku, aromatyczny smak, bez mom, czyli mięsa oddzielonego mechanicznie, czyli bardzo dobrze, no ale niestety skład nie jest zbyt ciekawy. Mamy tu mięso wieprzowe 74%, woda, sól, substancja zagęszczająca, stabilizator, izolat białka sojowego, przeciwutleniacz, czosnek, przyprawy i substancja konserwująca. No troszeczkę za dużo tego tutaj jest, według mnie. No ale może będzie dobre w smaku. Skoro tu opisali aromatyczny smak, może jednak taki będzie. Tak to się po otwarciu prezentuje. Ja oczywiście to wieczko sobie otworzyłem już w domu, żeby tutaj się nie siedzieć, bo niektóre takie słoiki bardzo mocno są zakręcone i w terenie można by było ciężko to otworzyć. No, do końca jakby niewypełnione. Ta cała galaretka spłynęła w dół. Jest zimno, więc nie jest rozwodniona, tak jak jest czasami to latem. Jeśli chodzi o zapach, to bardzo fajnie pachnie. No ale ważniejszy oczywiście jest smak. Widzę, że nie jest to taka typowa milonka. Widać takie kawałki mięsa, większe, niezmielone. Smaku jest soczyste. Powiedziałbym, że nawet dobrze doprawione. Chociaż czy tutaj tak czuć mocno czosnek? Powiedziałbym, że troszeczkę. Czyli naprawdę ta nuta czosnku jest, ale na pewno nie jest to mięso mocno naczosnkowane. No, żeby tu się dostać do tego tłuszczyku, to trzeba trochę głębiej. No a do samej galaretki to już w ogóle. Jeszcze bardziej głębiej jest. No takie puszki ja lubię z galaretką. Wtedy zazwyczaj samo mięso jest bardzo soczyste, nie jest takie wysuszone. Chociaż niektóre puszki bez albo z małą ilością galaretki też jest w miarę ok. No tu jest mięso jak najbardziej soczyste. Oczywiście. Ja będę jeść z dodatkami. Sporadycznie jem, ale czasami trzeba. Ogóreczek to jest wymagane wręcz. No i teraz można zapomnieć, że w tej konserwie jest sporo różnych chemicznych dodatków. Bo smakowo rzeczywiście jest bardzo dobre.
a z chlebem i z ogórkiem smakuje wybornie. Szkoda tylko, że właśnie te konserwanty psują całość tutaj. No może jest troszeczkę mało mięsa, ale za to bardzo dużo galaretki, która akurat jak najbardziej mi odpowiada. Więc na razie jedna konserwa załatwiona. Czas na kolejną. Kolejny słoiczek. Tym razem jest to kiełbasa z majerankiem. Tej samej marki, tej samej firmy. Też mamy tutaj Bezmom. Waga 300 gramów. Kaloryczność to 172 kilokalorie na 100 gramów produktu. Czyli troszeczkę mniej niż tam. Chociaż tu też jest sporo galaretki. Jak zwykle na dnie. Ale tu u góry widać sporo tłustego. No tam było jakoś troszeczkę mniej tłuste niż to, a jednak jest więcej kalorii. No i dokładnie z czego to się składa. Pewnie będzie podobny skład. Mięso wieprzowe 74%, woda, sól, stabilizator, substancja zagęszczająca, izolat, białka sojowego, przeciwutleniacz, gorczyca, majeranek, przyprawy i substancja konserwująca. Czyli tam minimalnie się to różni. To jakby więcej wypełnione, chociaż tyle samo niby waży. Tutaj jakby na około w tamtym brakowało. Tutaj jakby jest więcej, albo po prostu tak mi się wydaje. Też to nie jest taka typowa mielonka. Widać kawałki włókien, mięsa, więc nie jest to tak do końca zmielone, albo po prostu grubo zmielone. Tu też jest bardzo fajny zapach. Ten majeranek daje tutaj, robi po prostu całą robotę. O ile tam czosnku było bardzo słabo czuć, to tutaj już ten majeranek czuć rzeczywiście. I też jest mięso soczyste. Troszeczkę inny smak. Zapachowo tak samo. Ale pod względem smaku wolę to niż tamto z czosnkiem. Chociaż czosnek jak najbardziej lubię. Tu majeranek daje takiego lepszego smaku i aromatu. Tu jest. A tu tylko taka mała warstewka tego tłuszczu. Myślałem, że to będzie mocno natłuszczone. Ale to tylko tak się wydaje. Oczywiście też tu będzie ciężko dostać się na początku do samej galaretki. Jak zwykle gdzieś jest tam na dnie. No ale jak najbardziej występuje. No i jak zwykle z jakimś dodatkiem. Może być bułka, jak ktoś chce. Można zjeść bezpośrednio takie, bez dodatków. Ja tam sobie wolę jednak coś dodać. Chociaż chleb niekoniecznie, ale ogórek to musi być. Ta konserwa, pomimo że ma dość podobny skład, to zdecydowanie lepsza od tamtej. Oczywiście pod względem smaku, nie pod względem
dodanych zbędnych chemikali. No jakby tutaj mogło być minimalnie więcej mięsa, bez chemicznych dodatków, to całkiem fajna konserwa by była. Bardzo soczyste mięso. Soczyste i aromatyczne właśnie od tego majeranu. Bardzo ciekawe połączenie, zdecydowanie lepsze od tamtego. Podsumowując, dwie te konserwy w słoiczkach pod względem smaku jak najbardziej obie są dobre, chociaż jak miałbym wybrać jedną albo drugą, to wolę tą. No niestety pod względem dodatków chemicznych jest to słabo dopuszczalne. Oczywiście jeśli jemy niezbyt często takie coś, to raczej nic się nam nie stanie. Od czasu do czasu można sobie takie coś pojeść. Ja raczej do jakichś regularnych zapasów tego nie polecam. No ale do spróbowania oczywiście jak najbardziej można. Zdecydowanie tom. Tata może troszeczkę gorsza, ale jak ktoś lubi czosnek, zawsze można sobie tego czosnku jeszcze dosypać. Jak i majeranku do tamtego też. A tak ogólnie smakowo obie konserwy bardzo dobre. Z przewagą oczywiście tej. Gdzie oczywiście ja sobie to kupiłem, ile to kosztowało. Wszystko będzie jak zwykle pod spodem w opisie. No i to tyle na dzisiaj. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Ciebie żaden film. No i do następnego filmu.